Z własnej inicjatywy ruszyli z pomocą. Bo jak tu nie pomóc, kiedy z dymem poszła praca, w którą pan Zbyszek z Siekierczyny włożył całe serce. W sercu też człowiek poczuł, żeby iść pomóc, bo na pewno mi też byłoby miło, jakby mnie taka tragedia w życiu spotkała, żeby mi też ludzie przyszli, pomogli. Dopadło go takie bardzo duże nieszczęście, spaliło mu się to wszystko i maszyny się poniszczyły i wszystko, no i po prostu facet w kryzysie, no trzeba mu pomóc. 3 stycznia spłonęła stolarnia, którą budował przez 18 lat. Było to miejsce jego pracy, z której utrzymywał się on i jego rodzina. Ja ten warsztat budowałem praktycznie 18 lat, odkąd zacząłem pracować. No, część maszyn się uratowała, ale większość się spaliło. No i w tym budynek, który może nie był bardzo cenny, no ale to też kosztowało dużo pracy, żeby to funkcjonowało w miarę fajnie, dobrze i spełniało swoją rolę. Pan Zbyszek do feralnego dnia nie chce wracać, bo to już przeszłość. Teraz liczy się tylko, co jest tu i teraz. Życzyłbym każdemu takich kolegów, jak ja mam akurat tutaj teraz. A jest całkiem nieźle, bo zakład pomagają mu odbudowywać jego przyjaciele. Bez tego wsparcia samemu byłoby trudno wziąć się za robotę. Myślę, że każdy czuje jakąś wewnętrzną potrzebę pomocy jeden drugiemu. No i co, mam chłopaków, pracujemy razem, zapytam ich, czy chcą wziąć udział w tym, żebyśmy pomogli tutaj postawić ten budynek stolarni. No i wyrazili chęć, jak najbardziej każdy z osobna. Wzięliśmy się do działania i działamy. Mury nowej stolarni już pną się w górę. Tutaj każdy chce pomagać i co ważne, robi to z własnej woli i bezinteresownie. Zarys budynku już jest, ale do jego ukończenia trochę pracy jeszcze pozostało. No, jestem prezesem Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy oddziału Nowy Sącz. Poruszyłem ten temat na jednym z zebrań z chłopakami. No i okazuje się, że jak chodzi o chłopaków, przyjdą, pomożemy zrobić tak samo dach. Nieodpłatnie, także zobaczymy, które firmy wezmą w tym udział, czy jako całe stowarzyszenie wszyscy się podejmą, czy tylko pojedyncze firmy, no i tyle. No, z tego, co mi wiadomo, co się starałem, to firma Korotop da folię dachową na dach, firma Wurt dała śruby do skręcania konstrukcji dachowej, no a zobaczymy, co się jeszcze uda z pokryciem wynegocjować z jakimi firmami, no i tyle. Być może znajdą się ci, którzy wesprą pana Zbyszka, ofiarowując chociażby materiał budowlany. Mile widziane jest wsparcie pod względem czy materiałowym, czy nie wiem, narzędzi do stolarni czy czegokolwiek, no bo wiadomo, że tutaj większość sprzętu uległa zniszczeniu, czy nie wiem, elektryki, czy później otynkowania, czy czegokolwiek. Każda para rąk chętnie i mile widziana przez tych, którzy tutaj już pracują. No jak najbardziej, to jest mile widziane i wskazane moim zdaniem. Ci, którzy chcieliby pomóc panu Zbigniewowi Lisowi z Siekierczyny, mogą to zrobić kontaktując się z nim lub z panem Jarkiem Stypułą. Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy numery telefonów do obu panów.